Mordeczki, ponoć mamy nową zmianę w sklepie klubowym i zaraz zobaczymy, jak mieć tam star dropy do kupienia. Uwaga, wchodzimy sobie w sklep klubowy. Widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców mitów Brawl Stars. Wszystkie mity z nowej aktualizacji, nie możecie tego przegapić, ale już na początku tego filmu robimy grubą rzecz. Każde 100 łapeczek w górę pod tym odcineczkiem to jest jeden mit, którego będę musiał sprawdzić w kolejnym odcinku z pogromców mitów. Więc na przykład jak wiecie, 2000 lajków to będzie aż 20 mitów. Dlatego kto może, to koniecznie lajkuje, no i koniecznie w komentarzu piszcie mi mity do kolejnego odcinka z tej serii. Jak nie będziecie ich pisać, to nie będę miał co sprawdzać. Widzowie, każdy niech napisze i oczywiście najciekawsze wezmę w kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku będzie też kilka mitów związanych z star dropami, czyli z gwiazdkami, i będzie naprawdę ciekawie, ale słyszałem, że jak piszecie kod Tori w sklepie Brawl Stars, to właśnie wtedy wy w gwiazdkach, w tych star dropach będziecie mieli większe szczęście i będziecie dostawać legendarne lub mityczne gwiazdki. Więc mordeczki, możemy to sprawdzić, wpiszcie mój kodzik i coś czuję, że za parę dni dropnie wam coś dobrego. A tutaj wyświetlam wam wszystkie osoby, które ostatnio zakupiły jakiś pakiet klejnotów z moim kodem lub nowy karnet, więc widzowie, mega wielkie dziękuję, jesteście totalnymi szefami i serdecznie was pozdrawiam. A wy jak też chcecie być tutaj pokazani, wystarczy, że kupić jakiś pakiet klejnotów z moim kodem. Ja już przychodzę do pierwszego mita i nie przedłużam tego odcinka, tylko szybka prośba o zostawienie suba na moim kanale, jeśli lubicie Brawl Stars, będę wam mega wdzięczny, mordeczki, naprawdę staram się dla was tutaj często wrzucać filmiki, więc docencie to subikiem, byłoby naprawdę super. Mit numer 1. W ikonkach gracza jest już pokazana ikonka Doge'a, Doge wchodzi przecież dopiero w sierpniu. Okej, to jest ciekawe, tylko pytanie, czy to będzie w tych ikonkach tutaj, czy bardziej tych w katalogu, i muszę teraz znaleźć tą ikonkę Doge'a w ogóle. Tu już widzę, że jest ta ikonka Cordeliusa, ale my szukamy ikonki Doge'a, jak ona wygląda, bo ja nawet nie wiem. Czy ona czasem nie była z hot dogiem, z tego co kojarzę? Szukajcie razem ze mną, widzowie, bo to jest mega ciekawe. Jak tutaj już będzie ikonka Doge'a, to ja naprawdę będę w szoku. Jest, rzeczywiście, patrzcie, mamy tego hot doga. No nawet jak klikniemy, to pisze, że ta ikona jest odblokowywana w ramach poziomów mistrzowskich z nadmiarza Doge. Doge wychodzi dopiero w sierpniu, ona już tutaj jest. Mocne, micik potwierdzony, przechodzimy sobie do kolejnych. Kolejny mit na nowym otoczeniu, zaczarowany las przy dole mapki, lecą bańki mydlane. Co wy mówicie? Dobra, bierzemy sobie tą mapkę z nowego otoczenia. Ona już nam się odpala i tutaj gdzieś przy dole niby będą nam lecieć jakieś specjalne bańki mydlane. To nie wierzę, poczekajcie. Ej, dobra, patrzcie, rzeczywiście coś tutaj lata, ale to chyba nie są bańki mydlane. No nie wiem, oceńcie w komentarzu, ja obalę tego mita mimo wszystko, bo według mnie to jest bardziej jakiś pył, który leci z tej trawy albo z tych kwiatków, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, taki zaczarowany las po prostu, ale bańki to raczej nie są. Na 10 otworzonych star dropów gwarantowany jest minimum jeden mityczny star drop. No więc dobra, widzowie, lecimy z 10 star dropami, poszedł pierwszy rzadki, o, nawet bardzo rzadki, zobaczymy. Ponoć jak otworzę właśnie teraz 10 star dropów, to minimum jeden będzie mitycznym star dropem. Zobaczymy, czy zawsze tak to działa, że na otworzenie 10 star dropów zawsze jeden gwarantowany jest mityczny. Drugi już poszedł i na razie nic nie mamy. Lecimy z trzecim, czy coś tutaj będzie? Bardzo rzadkie, ale to dalej nie jest mityk, mordeczki. Swoją drogą, napiszcie mi w komentarzu, jaki jest wasz najlepszy traf w star dropach, bo troszkę już minęło od ich wyjścia, więc myślę, że coś mogliście ciekawego trafić. 4 otworzone, dalej nic. Co będzie w piątym? Może piąty nam przyniesie szczęście? Uwaga, patrzymy, nie, też nie. No to szósty, czy ten szósty będzie mityczny? Uwaga, epic? Nie, to jest epic. Więc szósty teraz już za nami, przechodzimy, zostały nam ostatnie 3. A nie, dobra, 4, 7, 8, 9 i 10. To jest właśnie 7, uwaga, uwaga. Nie, też nie, no to może ten 8 będzie szczęśliwym, czy w końcu to będzie? Oj, chyba mi się zapowiada, że to może być mit potwierdzony. W sensie nie potwierdzony, tylko obalony, co ja gadam. Chociaż czekajcie, jest epic, uwaga. Nie, zostaje na epiku. I teraz ostatnia gwiazdka, jeśli w tej ostatniej gwiazdce będzie mityk, to ten mit będzie potwierdzony. Ale już widzę, że nie będzie. Dlatego, mordeczki, obalamy tego mita. Oficjalnie ten micik jest obalony. No to, co trafimy po prostu w star dropach, jest losowe. Totalnie losowe i nie ma tylko czegoś, jak otworzycie 10 na przykład, to na pewno macie mityka jednego. Nie, tak to nie działa. Mit numer 4. Cordelius ma dziury na liściach z tyłu swojego ubrania. Tam są takie dwa liście dziurawe. No dobra, więc lecimy sobie do Cordeliusa. Ja go jeszcze nie odblokowałem. Możecie mi też napisać w komentarzu, czy wam się go już udało odblokować, czy jeszcze też go nie macie, tak jak ja. No i gdzieś z tyłu ma jakieś dziurawe liście. Ej, już widzę jeden dziurawy liść. Rzeczywiście, patrzcie, niech ta animacja się skończy. Widzicie? Ej, dwa nawet są z tyłu, też jest taki dziurawy. Co jest? On tu normalnie miał dziury. Jeszcze raz wam to pokazuję, żebyście dobrze zobaczyli. No ten micik jest ewidentnie potwierdzony, mordeczki. No dziury są tu ewidentne. Piąty micik, nowy skin do Chestera, strzela jakąś dziwną rybą. Co? No wiem, że jest taki skinek, nawet go testowałem, ale nie zwróciłem uwagi, żeby on strzelał jakąś dziwną rybą. Sprawdźmy to. Uwaga, bierzemy go sobie i pierwszy oficjalny strzał. O kurczę, czekajcie, co to są? Sorry za mojego psiaka w tyle, jak go słyszycie, ale propos tych strzałów, to muszę wam powiedzieć, widzowie, że to chyba są jakieś minki, a nie ryba, ale mogę się mylić, więc ja tego mita daję jako mit nieokreślony, a mojego psiaka proszę, żeby już tam nie szczekał, bo przeszkadza mi na odcinku. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie, czym on tak naprawdę
naprawdę strzela. Kolejny mit. W nowym tle w menu jest ukryty Cordelius obok napisu graj z prawej strony. Okej, no jak widzicie, mamy rzeczywiście nowe tło takie z grzybkami i z roślinkami. Wygląda naprawdę fajnie. I gdzieś tutaj niby jest ukryty Cordelius? Dobra, robimy zbliżenie tutaj z prawej strony koło przycisku graj. I gdzie tu niby ma być ten Cordelius? Ja tu jedynie widzę taki grzybek jeden, ale no Cordelius to chyba raczej nie jest. Dlatego tego mita chyba też obalę. Nie wiem, o co tutaj z tym chodzi, mordeczki. Może wy gdzieś tutaj go widzicie, ale ja tego mita ewidentnie obalam. Nowy skin do Luza, Ligę Mocy, w środku swojego brzucha ma dwa pisklaki? Czekajcie, dobra, weźmy sobie Ligę Mocy. Musimy to dokładnie sprawdzić. To jest ten fajny skinek do Lu, więc już sobie w niego wchodzimy. I już widzę, że tam są pisklaki. Ej, naprawdę, patrzcie, widzicie? Dwa pisklaki, jakie są w środku jego brzucha tak totalnie. Jakby on tą był taką jaskinią i w środku właśnie ma dwa pisklaki w gniazdku. Micik potwierdzony! Ciekawa rzecz, możecie dać znać w komentarzu, czy o tym wiedzieliście. Mit numer 8, no on musiał być. W nowym karnecie nie ma już skarpety Spike'a. Na początku dali coś innego. Wy zawsze jak wychodzi nowy karnet, to piszecie mi, że nie ma już w nim skarpety Spike'a. No i zobaczmy, czy jak zwykle ten mit będzie obalony. No tak, obalam tego mita, bo skarpetka tutaj rzeczywiście jest. Dlatego, no, co ja się w sumie spodziewałem. Zawsze mi to piszecie i zawsze to obalam. No widzowie. Kolejny micik trujący Cordelius jest najładniejszym skinem spośród wszystkich skinów za 29 gemów. No dobra, skiny za 29 gemów są te zielone i tutaj mamy no rzeczywiście dużo takich skinków i jednym z nich właśnie jest ten trujący Cordelius, tak on się prezentuje. No i mordeczki, no tutaj ktoś napisał, że to jest najładniejszy skin z tych za 29 gemów. Ja ani nie obalam, ani nie potwierdzam tego mita, po prostu jest mit nieokreślony. Ponieważ no każdy ma inne zdanie i każdy inaczej sobie wybierze, może dla ciebie ziomek akurat on jest najładniejszy. Dla mnie też jest jednym z ładniejszych na pewno, ale czy najładniejszym to nie wiem, nie? No tak to się prezentuje. Mit numer 10. Niektórzy gracze w sklepie klubowym mają nową opcję kupienia Star Dropów za 5000 punktów? Mordeczki, ponoć mamy nową zmianę w sklepie klubowym i zaraz zobaczymy, jak mieć tam Star Dropy do kupienia. Uwaga, wchodzimy sobie w sklep klubowy. Tu nic nie ma, halo. Tu jest dalej tak samo, zobaczcie. Mamy tylko punkty mocy, mamy monety tutaj, dwa różne sposoby na ich kupienie. I tu powinien być skin, ale mam wszystkie skiny kupione, więc się nie pokazuje. Ale nic więcej tu nie widzę. Chyba, że w jakimś innym miejscu w tej lidze klubowej, ale no to chyba nie, widzowie. No zobaczcie, nic tutaj nie ma związanego ze Star Dropami, dlatego tego mi ta obalam. No szkoda, strasznie szkoda, aczkolwiek fajne by to było, gdyby w sklepie klubowym dało się kupić Star Pointsy, co? Nie Star Pointsy, tylko Star Dropy, o czym ja gadam. 11 mit, Benny Gaming jest najlepszym graczem w Polsce na Cordeliusie? Dobra, sprawdźmy to, widzowie. Wchodzimy sobie w lokalną topkę, następnie w zadymiarzy. No Benny to jest youtuber, którego myślę, że możecie kojarzyć i pozdrawiamy Benny'ego jak najbardziej, youtuber z Polski. No i teraz bierzemy sobie Cordeliusa i uwaga, patrzcie, rzeczywiście Benny jest na pierwszym miejscu, to jest 920 pucharków na Cordeliusie, wam to pokażę, żebyście dobrze widzieli. Jezu, w ogóle jakie Benny ma dobre konto, ładnie to wygląda. Ale gdzie jest ten Cordelius? Cordeliusa będziemy mieli gdzieś tutaj, poczekajcie, o, na samym dole, widzicie? 920 pucharków i 28 ranga. I jak tak dalej pójdzie, to Benny wejdzie wysoko w topkę światową. W sumie on już jest w topce światowej, zobaczcie, na 131 miejscu. Jak tak dalej będzie szło, to myślę, że nawet do pierwszej setki może spokojnie awansować, więc mit potwierdzony. No i gratulacje, nawet jakoś tak dobrze puszuje tą nową postać. Mit numer 12, jedna z roślin na nowym otoczeniu map ma powbijane w sobie gemy z gemgraba? Co? Dobra, czekajcie. A, chodzi chyba o tą roślinę. Co jest? Co to jest za roślina, która rzeczywiście ma jakieś gemy z gemgraba w sobie powbijane, widzicie? Normalnie w swoim środku ona tam ma jakieś dziwne takie gemy. Nie wiem, o co chodzi totalnie, ale micik potwierdzony. Co to jest za roślina? Pierwszy raz coś takiego widzę. Kolejny micik, Hank nie ma ani srebrnego, ani złotego skina. Żeby to sprawdzić, musimy sobie wejść w katalog, następnie znaleźć Hanka. Panie Hanku, gdzie pan jest? Okej, mamy go tutaj, klikamy, no i rzeczywiście jest tylko Hank i Hank Rekin. Żadnego innego Hanka nie ma. A na przykład jak tutaj sobie wejdziemy w złote i tu będziemy szukać Hanka. Czekajcie, szybko przejadę, tak rzucę okiem. Na razie go nie widzę. Wydaje mi się, że może go tu nie być w sumie. Rzeczywiście, on właśnie nie ma ani złotego, ani srebrnego skina. Mit potwierdzony, ziomeczki. I Hank jest jedną z nielicznych postaci, która nie ma. Chyba jeszcze Mandy tylko nie ma. A tak poza tym to już większość ma. Oczywiście jeszcze Cordelius też nie ma. No te nowe postacie nie mają. Mit numer 14. Twórcy dali do sklepu dwie oferty z 500 chroma kredytów, tylko jedna była droższa od drugiej. Dobra, ja tego mita od razu potwierdzam. Patrzcie, mordeczki, co ja wam tutaj wyświetlam. Ogólnie słyszałem, właśnie widziałem to parę dni temu była ta oferta. Już jej aktualnie nie ma w sklepie Brawl Stars, ale taka była oferta, że najpierw twórcy dali normalnie tutaj do kupienia w takiej cenie, jak widzicie, 500 tych chroma kredytów, a później dali je w droższej cenie, a było ich tyle samo. Jaki był sens, żeby ludzie kupowali to droższe, jak mogli kupić to tańsze? Nie rozumiem, naprawdę. Mega dziwne były te oferty, że niby jest w nich to samo, ale inne ceny. Na nowej grafice na Twitterze Brawl Stars z prawej strony jest jakieś dziwne jajko. Dobra, specjalnie wchodzimy sobie na oficjalny, widzowie, Twitter Brawla. No i widzimy nową grafikę, na której mamy coś takiego. Co jest grane, widzowie? Obczajcie. Rzeczywiście to jest jakieś takie dziwne jajko. Co tu chodzi? Kogo to może być jajko? Patrzcie. Jeszcze raz to wam zrobię na zbliżeniu teraz. Wow, tam jakby coś się w środku wykluwało. Ja nie mam pojęcia. Jeśli macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzu. Tego micika potwierdzam. Trzymajcie się. Elo.